Jesteście już w drugiej fazie polskich mistrzostw świata. Jesteście już też w Łodzi, a nie we Wrocławiu. Widziałem, jak na zakończenie tego pierwszego etapu po meczu wygranym, kolejnym wygranym 3-0 wtedy z Argentyną, byliście u kibiców w tej strefie zorganizowanej tu przy hali stulecia, tłumy. Wy na scenie to już się kojarzyło mi raczej z momentem, kiedy przywoziliście do Polski z różnych turniejów jakieś sukcesy, a nie po pierwszej fazie. Szaleństwo wśród fanów, widzę, trwa na dobre. Szaleństwo wśród kibiców siatkówki trwa na dobre i to bardzo cieszy i to bardzo dobrze. To też nam dodaje skrzydeł i ułatwia nam grę. Po pierwszej fazie we Wrocławiu faktycznie zrobiliśmy mały ukłon w stronę kibiców. Mały, ponieważ na więcej nie mogliśmy sobie pozwolić. Ponieważ już dzisiaj jesteśmy w Łodzi, już będziemy trenować, przygotowywać się do kolejnych meczów i mamy nadzieję, że ten sam szał ogarnie kibiców tutaj w Atlas Arenie. Widzę też po tej fazie pierwszej, przynajmniej tak to obserwowałem, że nie tylko bardzo serio podeszliście do rywali, których mieliście we Wrocławiu, ale także bardzo serio podchodzicie do kibiców, do dziennikarzy, do tych wszystkich obowiązków, które czasami po męczącym meczu w gorącej, dusznej hali naprawdę mogą nie do końca być przyjemne. Widziałem, że niektórzy z Was stali po pół godziny rozdając autografy. No część kibiców i tak odeszła jeszcze bez tego podpisu. Co kibice powinni wiedzieć o takim momencie? Bo wiem, że jedni z Was pewnie bardziej kochają kontakt z kibicami, rozdawanie autografów, a inni może mniej. Muszą nas zrozumieć i z tego miejsca mogę poprosić też o wyrozumiałość. Mamy bardzo napięty plan dnia, codziennie mamy pełno zajęć. To jest to, czego wy nie często też kibice nie widzą, wy nie widzicie. A mecz jest zwieńczeniem tego trudnego dnia. Jesteśmy zmęczeni i fizycznie, i psychicznie, i czasami mimo tego, że nie mamy ochoty, stajemy, zrobimy sobie, przypozujemy do paru zdjęć, rozdamy te kilka autografów, ale często na więcej nas po prostu nie stać, ponieważ już nie mamy na to siły, a musimy je oszczędzać na kolejne mecze. Czyli co? Apelujesz o cierpliwość i wyrozumienie? Apeluję o cierpliwość i o wyrozumiałość i mogę przeprosić, że nie wszystkim kibicom będziemy w stanie dać autograf czy też zrobić sobie z nimi zdjęcie.